Po wielu latach oczekiwań budowa Centrum Rehabilitacji stała się faktem. Podpisano umowę z wykonawcą prac. Koszt inwestycji to ponad 45,5 miliona złotych. Prace mają się zakończyć w 2020 roku. Czekaliśmy na ten moment naprawdę wiele, wiele lat, ale wreszcie udało się. Pieniądze oczywiście z budżetu gminy, ale nie ukrywam, że będziemy zabiegać o wszystkie pieniądze zewnętrzne, jakie będą możliwe, czy to będą środki unijne, czy też środki z budżetu państwa. Centrum Rehabilitacji będzie się mieściło w dawnym pawilonie ginekologiczno-położniczym, który dodatkowo zostanie rozbudowany. Nowe sześciopiętrowe skrzydło powstanie w miejscu, w którym obecnie stoi budynek techniczno-gospodarczy. Leczenie pacjentów będzie wszystko w jednym miejscu, będzie stacjonarne, nie trzeba będzie, ponieważ w tym nowym obiekcie będą i gabinety zabiegowe, diagnostyczne, nie będzie trzeba pacjentów przewozić, a tym samym komfort, tak samo i same lokale, pomieszczenia, w których ten pacjent, żeby się czuł bardziej komfortowo na XXI wiek, a nie tak jak mamy obecnie. No, w tym budynku przy ulicy Gizerskiej. Zwycięzca przetargu będzie miał za zadanie przebudować istniejący budynek, wybudować nowy oraz wyposażyć centrum w niezbędny sprzęt. W Centrum Rehabilitacji znajdować się będą oddziały rehabilitacyjne przeniesione z ulicy Gizerskiej, łącznie 54 łóżka, a także zakład rehabilitacji przeniesiony z budynku głównego szpitala. Poradnie specjalistyczne, w tym rehabilitacyjna, chirurgiczna, ortopedyczna, neurologiczna, urologiczna i inne. Pracownie diagnostyczne, w tym RTG i USG oraz gabinety lekarskie, zabiegowe i terapeutyczne. Zakres inwestycji obejmuje także zagospodarowanie terenów wokół tych budynków i będzie tu budowa ogrodu terenu rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla pacjentów wraz z wyposażeniem, placu manewrowego dla ochrony przeciwpożarowej, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, przypominam 80 nowych miejsc parkingowych oraz remont części tunelu podziemnego między szpitalem a centrum rehabilitacji. Przetarg na budowę Centrum Rehabilitacji wygrało konsorcjum firm Erecta Budownictwo Specjalistyczne oraz Erecta Budownictwo.